Witam wszystkich widzów kanału. Gregor się kłania z tej strony. Aha, trochę za dużo. Teraz może będzie lepiej. I tak, jak pokazywałem wam, co wam pokazywałem? Trublu Mini, zawartość gier. Tak postanowiłem sobie stworzyć, powiedzmy, własne, tak? Popytałem wujka Google'a, pozaglądałem na YouTube i stworzyłem coś takiego, co widzicie. Pokrótce wam pokażę te gry, jak zrobić, że tak powiem, może znajdę dobry tutorial i wam podlinkuję w opisie. Dobra, to wstępy, tytułem wstępu, a teraz zawartość, tak? Ten składak to jest generalnie robione na autoblimie. Zawiera, że tak powiem, reedycję gier retro na konsolę PS1, tak? I tutaj wam pokażę po kolei tytuły. Teraz się przemykam, sobie popatrzycie na spokojnie. Jestem z powrotem. No tak troszeczkę ciszej, żeby mnie było słychać. Założenie jest takie, znaczy pomysł na ten film mam taki, że pokażę wam pokrótce tak, zawartość poszczególnych tytułów. Jeżeli będzie jakieś zainteresowanie, intro pominiemy. Jeżeli będzie jakieś zainteresowanie tytułem, wtedy jakiś może film szczegółowy, gdyby ktoś z was chciał. Teraz tak, to intro możecie kojarzyć z innego mojego filmu. Wydanie tego akurat na PS2. Jest playlista gdzieś tam na końcu. Na końcu wam, że tak powiem, zaproponuję. No i zasadniczo, no cóż, no tak jak widzicie, tytuły gier, które są dostępne, dostaniecie w formie takiego przewijania, ze względu na to, że to już było na kanale i nie ma większego sensu się, że tak powiem, dublować, tak? Jak ktoś będzie zainteresowany, to jak nie zapomnę, to wsadzę opis. Podlinkuję to razem z tam wcześniej obiecanym linkiem, tak? Tak tylko pokrótce, żeby się zapoznać. To może być ciekawe. No, Pitfall kultowe od Activision. No, River Raid, no wiadomo, klasyk. Na Atari 2600. Drugi River Raid, też godny. No, wreszcie się nie będę wypowiadał, bo osobiście nie znam, są lepsi ode mnie w tej dziedzinie, tak? Także jak widzicie, trochę tych gier jest.
zajęcia sporo. Aha, czyli już zaczynamy zamykać listę. Dobrze. Także ten składak mamy już za sobą. No i teraz kolejne. Tego jest 10 sztuk, więc myślę, że zamkniemy się w dość, powiedzmy, krótkim czasie. A temu co? Się uwiesił? Nie, jest. Pominiemy intro. To wam się należy. Dobra. No i tak jak widzicie, tutaj tylko obrazowo, co jest co. Klaks, bardzo ciekawe moje odkrycie ostatnie. Gra logiczna, odwrócony Tetris. No i tyle, nie będziemy się w to zagrywali, bo za długo by zajęło. Jakby nie zainteresowanie, to gram, powiedzmy, indywidualnie ten tytuł. Który z tych tytułów, powiedzmy. No to Atari Collection. Teraz witamy. Troszeczkę może klatkować czasem, ze względu na to, że to jest robione na pendrive USB 2.0. Ale Autoblim specjalnie nie lubi. Lepiej 3.0, ale to jest... To jest już loteria z tymi pendrive'ami. Na 7 zadziałało mi 2. To też zrobimy pokrótce. Masz Missile Command. Tempest, nic mi to nie mówi, nigdy nie grałem. Asteroids, także dostaniecie pokrótce informacje, jak to wszystko wygląda. Szczegóły już, jeżeli będzie zainteresowanie. Battlezone. Potem co mamy jeszcze? Super Breakout. No i wróciliśmy do Missile Command. Stąd by było tyle. No i druga część, Atari Greatest Hits, jak widzicie, też pokrótce ją sobie przejrzymy, tylko i wyłącznie zawartość. Dobrze, tu jest troszeczkę inne menu. Menu, przepraszam. Też informacyjnie. No, gry z Atari mi średnio porywały, ale że tak powiem, bardziej z obowiązku niż z konieczności to złożyłem. Dobrze. Zamknęliśmy listę na to.
składaczek retro, ciąg dalszy. Taka moja mała radość, że się udało i sam zrobiłem. Znakiem tego, co się jeszcze potrafię. Bardzo ambitne intro, ale my sobie damy spokój. I teraz tak, kolejna pokazówka gier. Dla kogoś, kto miał kontakt z automatami, to będzie duża informacja. Tytuł pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty, szósty, siódmy, w sumie no i ósmy. Dobrze, przechodzimy do następnego tytułu. I tutaj będzie Capcom Generations. Dość świeża produkcja, znaleziona w sumie przypadkiem. Źródeł wam nie podam ze względów oczywistych. Macie wujka Google, sobie poszukajcie. No to zaczynamy. I pierwsza część Capcom Generations, jak widać, to jest Wings of Destiny i zawiera, nie psuj mi niespodzianki, napięcie rośnie, jak u Hitchcocka. Wszystkie gry z serii 1940. Teraz wam pokażę, proszę bardzo, 41, 42 i 43. Pokażę wam akurat na tym, moja ulubiona. 43, w zasadzie operowałbym pod nazwą 44, bo to jest Japanese hack tej gry, oficjalny. Więcej na temat Retrosektora proponuję, on się na tym zna. Dużo ładniejsza wersja niż NES-owa na pewno. Rzecz gustu mi bardziej podchodzi NES, tak? Jak widzicie, widok typowo automatowy. Zresztą na wszystkich tych składach tak to wygląda. I kto pierwszy, ten lepszy, nie da się odstrzelić, prosta zasada. Dobrze. Wychodzimy stąd. Część druga. Będzie trochę zagadką dla mnie, bo... że tak powiem, skupiłem się na pierwszej. I tą akurat testowałem. Dobra. Ładne intro, ale dajmy sobie spokój. To też. No to akurat musi być. Czyli tutaj mamy wszystkie trzy części Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins możecie kojarzyć z NES-a, jak to wali po naszemu Pegasusa. No, w sumie tyle, że ewentualnie, nie, film się robi przedługi, czyli wyskakujemy i idziemy dalej. Capcom Generation, część trzecia. Tak to było numerowane w moim źródle.
Wiem, to też wiem. Gliczem się nie przejmujcie, później zanika. First generation. Capcom generation, the first generation. Dobrze. Co my tu mamy? Gry, tak, pokażę wam z kronikalskiego z obowiązku, a nie były testowane, od razu mówię, jakoś może mnie nie porwały czy coś, nie mam pojęcia. Przeskakujemy dalej, ale pokładamy pięknie. Teraz tak, czwartą część Capcom Generations mamy. A co zawiera, powiem wam, nie wiem. Dowiem się razem z wami. Czy się nie dowiem? Dowiem się. Kolejny glitch. Aha, wiem co zawiera. Zawiera, proszę ja was, tytuły tak zwane szczelane. Generalnie strzelanki automatowe. Gunsmoke, Command i Mercs, tak to się czyta? Jak dałem ciała, to żona mnie zabije, bo anglistka. Dobrze, tyle. No i Konami Arcade Classics. Ładne intro. W sumie chyba 8-bitowa muzyczka nawet. Zejdę trochę ciszej. No i ten składaczek, chwila, bo mnie muzyczka przebija. Ten składaczek ma to do siebie, że ma cheaty. Na każdy jeden tytuł, gdzie można sobie to wszystko powłączać. Czyli teoretycznie trochę bez sensu, ale jak ktoś grał na Pegasusie 168 w jednym, to wie o co chodzi. Nie wczytuj danych, i tak nie ma żadnych. My tu nie dla intra, my tu dla zawartości. Game start. O, i sobie pooglądamy po kolei. W dół listę. Fajna muzyczka w sumie. O, Circus Charlie możecie kojarzyć z Pegasusa. On się tam pojawił pod kilkoma nazwami w sumie, głównie pod tą był. O, w to się zagrywałem za dzieciaka na automacie. Fajnie by było mieć taki automat na własność. W oryginale. Road Fighter, no, klasa sama w sobie. Scroller Shooter. Chyba tak to się nazywa. No i Gyrus jest ciekawą propozycją, bo Pujana widzieliśmy. Też był na Pegasusie. Aż odpalę Gyrusa. Zaraz wam powiem dlaczego. Zresztą chyba w sumie zobaczycie za chwilę. Dlaczego jest taki inny niż większość. Dlatego, że sterowanie się zmienia w stosunku do położenia. Pojazdu. A teraz. No, dobra.
taki trochę Galaga, Galaxian, tylko że w takim dziwnym rzucie izometrycznym. I weź tu dziada traf. No nic, to trzeba pograć samemu, żeby zrozumieć, o co chodzi z tym sterowaniem. No i po ubiciu wszystkich przechodzimy do następnego etapu i tak wędrujemy sobie przez kosmos, tak? No. Na tym właśnie ten Gyrus polega. No i przechodzimy do klasyki, czyli Namco Muzeum. Tu będzie troszeczkę więcej gadania. Ale, że tak powiem, co do zarysu pomysłu. A tak jak mówiłem, będzie jakieś większe zainteresowanie, to będziemy myśleć, czy robimy pojedyncze tytuły. Jest to zrealizowane tak jak w nazwie, czyli w formie muzeum. Można odegrać same gry, które już wam pokażę. Czyli jakieś Pac-Many, Pole Position, tak. New Rally, Rally X, Galaga, tego nawet nie kojarzę. I Type Tip Exit. Ewentualnie, to tylko tak hasłowo wam pokażę, bo naprawdę ten film robi się długi, że to jest forma muzeum. Można podejść sobie do pani? Pani coś mówi? Welcome. No welcome. No way. O. I zwiedzamy sobie muzeum. Tutaj nie ma rewelacji. Natomiast za chwilę... Ja, mały Pac-Man pilnuje. I teraz mamy... Każda sala poświęcona jest innej grze. Tak, jak widać. Tu jest exit. Dobrze, wejdziemy sobie na przykład do... Galagi. O. Ktoś, kto jest w temacie, to zna. Na końcu każdej sali jest tak zwany, o, jak widzimy, game room. I każdy z tych obiektów można sobie obejrzeć. To są, jak widać, w tym przypadku instrukcje, ale te elementy są interaktywne. Plakaty do gier, instrukcje, wyglądy automatów. Co tam jeszcze? How to play i na końcu jest najbardziej istotne w tym wszystkim, czyli coś, co można odpalić bez zwiedzania tego muzeum, czyli sama gra. Automat z grą. Czy jakoś się coś ode mnie chce. Nie teraz, zajęty jestem. Startuję tutaj jak wzorcowy automat. Kredyty się wbija selectem. Start i poszedł, nie? To znaczy, ja generalnie pokażę krótko, bo to jest Galaga, więc ktoś, kto cokolwiek się interesuje, tym to wie. O. Czyli znowu rzut automatowy, z boku punktacja, granie po lewej stronie ekranu. Dobrze, wychodzimy. Zrobimy wszystkie Namco Muzeum i będziemy kończyli. To już będzie pokrótce. W pierwszej części wam opisałem zasadę. Tutaj wam pokażę tylko i wyłącznie zawartość gier. Dobra. Idziemy do gier. Tu mamy Xe. A zresztą poczytacie sobie sami po kolei. Zaczynamy stąd.
to już trochę więcej, bo 6 sztuk. Dobrze. I muzeum nie będę przedłużał. Druga część za nami. Nie robimy save'ów. Trzecia część. Obrazek standard. Games. No i teraz tutaj porozwinęli się na 7 gier. No proszę. Proszę. Jedna, druga. Mrs. Pac-Man. Pole Position 2. To jakiś dziwoląg, nie wiem co to jest. Nie, 6 gier plus zapisy. Dobra, wychodzimy z tego. Bo tak a propos tych Namco Muzeum, one są na składakach i tu wracamy do Trublu Mini, z tym, że one są rozbite. Na której części jest cicho. Na której części jest trzecia, czwarta i piąta na Wheatpacku najprawdopodobniej. I na MEF chyba tak to się mawia. Medpacku, dobra. Nie muzeum, tylko Games. Paskudna ta muza. Tu akurat popłynęli. No i dobrze, co my tu mamy? Pacland. Oj, jak pokręcone nazwy mają te gry. Obejrzyjcie sobie po kolei. I to tylko 5 sztuk. Jest exit? Jest exit, dobra. Czwarta, piąta mam przed nami. O matko, 28 minut się zrobiło. No i piąta część Namco Muzeum. Artefakty ze względu na emulator. Niestety. Dobra. O, to jest ładne. Szkoda, że krótkie. Zawartość gier. Pac-Mania, The Legend of Valkyrie. Dragon Spirit. Metro Cross. To tu na czerwono, to nie powiem, bo taka czcionka, że ojej. Dobrze. Było poznawczo. I na koniec, co mamy? Williams Arcade Greatest Hits. Czyli nie kłamie. Dobrze. Intro nas nie interesuje. Tutaj by było słowo wyjaśnienia, bo skoro jest 29 minut. Nie ma nazwy gier, ale jest coś takiego jak historia tytułu. Wyjście do głównego. Tutaj wam w ten sposób pokażę. Aha, strasznie się boję. Czyli typowe... Samo? A, druga część, pierwsza część. Czyli typowe arkadówki od Williamsa, tak? Analogicznie w przypadku jakby kogoś zainteresował szerzej temat, w szczegółach, może inaczej, to
zapraszam. Komentarze są wasze. Także to by było na tyle, bo wyjąłem z życiorysu już 30 minut, 31 nawet. Także tak, zapraszam do oglądania moich produkcji, może komuś się spodoba. Zostawcie pamiątkę po sobie. Nie wiem, łapkę w górę, w dół, komentarz, cokolwiek. Byłoby miło. No i zapraszam do następnych filmów. Na razie to by było wszystko. I do następnego.